Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie na speedrunie 5.0. Gram na 5 minut, komentuję ruchy w, ram... w... w miarę możliwości oczywiście, i mamy tutaj y... obronę niego. Skoczek na C3, lubię ten ruch, to oczywiście pozwala szybciej zagrać pionkiem do centrum. E, ok, i teraz po G6. E, Jak byśmy tu zagrali? Ja lubię posunięcie H3, żeby wprowadzić skoczka. I nie mieć problemów z gońcem g4 lub skoczkiem g4. O! Poszło konkretnie. To jest dobre posunięcie, bo jeżeli zagram tutaj, to on zagra tu. Zrobię rozszadę, on mi zbije, ja zbiję. Okej. Okay. Typowa Benoni może wtrącić e5, też jest takie ciekawe dosyć. Mmm... Zagram E5, jeszcze jestem bez roszady, co mi się trochę nie podoba, ale spróbujemy zamieszać w pozycji i teraz wybiję na B5. Posunięcie E4 jak najbardziej jest możliwe. Chyba zagram aż skoczkiem na G5, próbując tutaj tego pianka odbić, ale póki co e, myślę, że już jest inna pozycja niż przeciwnik by oczekiwał. Tak czuję, bo po B5 zwykle się tam coś bije. Właśnie tak na bepić tym gońcem szczególnie. I Hetman wlatuje tutaj. A jak Hetman teraz wleci, to ja zrobię po prostu roszadę. a wow, 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 wow. No jak zbiję tu, tu, tu mi zbijesz. Kurczę, spryciarz. Muszę odbić. On da szacha. Mhm. C3, nie mogę zrobić roszady, ale mam taki ruch. Hello. No właśnie. Czy on to przewidział? Można było oczywiście tam zbić z szachem, ale to nie, 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 nie. Można było tu i tu i tam. Kurczę, lepiej bym na ten wyszedł. Cofnę, bo jakbym zbił tu, on odchodzi, ja biję, on musi bić. Ja mam tutaj strzałkę. Byłoby chyba lepiej. Ojejku. No dobra, jest już jak jest. Też nie jest źle, jest jakoś. Jest źle. Wszystko jest źle. Uuu, jest źle. Skoczek nie ma tutaj żadnego wyjścia. Dobra. Muszę grać bez figury, odbiję tu. Znaczy się za jakąś tam wieżę, co nie? Wieża za dwie figury. Jak on zbije, tutaj. Nie zbije, bo ja bym tutaj miał łatwe granie. Jeżeli zagra na przykład tak, to tutaj po prostu tego pionka będę chciał hapnąć. Choć keczan na to mi pozwoli. Ale się porobiło. Za szybko zagrałem, jak skoczkiem stałem tutaj na D5. Oj, za szybko! Um, zagram tutaj. On zagra tu. Dobra, zagram tu. On zagra tu na pewno. Ja wtedy zagram tutaj. I skoszę tego pionka, no nie będę miał wyjścia, on musi mi wziąć tego skoczka teraz, bo inaczej zagram tak. Tym skoczkiem ucieknę, jakieś pionki po prostu zbieram. E, I wprowadzić szybko wie, że trzeba na wolne linie, no ale na razie pionka trzeba skosić, nie ma wyjścia, to będzie... To jest priorytet, tutaj wzięcie, on wróci hetmanem, skoczek zagrywa, dobra. W takim razie... Bierze D1 z planem wzięcia gońca. Hetman B7. O, to mnie zaskoczył nawet tym ruchem przeciwnik, okej. Okay. Może G4? A dlaczego nie? Postraszmy, niech go nie idzie sobie na E6. Tylko co mi to daje? Bo teraz tak, on zagra tutaj będzie bardzo męczył, bo nie będę mógł B4 zagrać. Dobra, gram po prostu wieża D2. Ej, on ma taki świetny ruch. Hmm, dopiero to zauważyłem. Szach, jakieś takie odejście, ale słuchajcie, bieda. Bieda w tej pozycji, straszna. Na szczęście tutaj Hetman broni, ale jego dwa gońce, a na końcu jest goniec C4. Mm, podstawek dużo. Kurczę, ale no też nie. Ha, bo i tak tutaj wejdzie, co nie? A, podstawek dużo niestety. Chociaż wezmę pionka kolejnego. No tak, widziałem, to widziałem. Widziałem. I nic nie mogłem z tym zrobić. Jakiś szach, to tu. Jak mi zbije, to wtrącenie mam tutaj. Odbiję tu wtedy. <laughs> Jak tutaj, to tutaj. Jakiś E3 w ogóle wchodzi. Oj, strasznie niebez... straszne niebezpieczeństwa tutaj mam. Co może tak zagrać w ogóle. Aha, on będzie chciał tutaj. O, jest lipa. Widzę opcję wiecznego szacha. Jeżeli zagra tu, mam taką opcję. Tutaj i... A nie skoczek broni. Aj jaj. To źle zagrałem. Przecież tu i tu mat. Dam mu tę przyjemność. To już partia przegrana. O wierzę, musiałbym się zasłonić. Nie podoba mi się to. Za łatwo mu tutaj oddałem. Najgorsze jest to teraz, że będę musiał długo czekać. O, na szczęście nie. Na szczęście nie. Dobra, rewanż. Bardzo się cieszę z tego tytułu. No i gramy swoje. Dobra, tym razem mocno się Krzysztof skup, bo tutaj trzeba pokazać teraz swoją grę. D6 Ruchu H4 w ogóle, ruch H4 według mnie jest zbędny. Gram C6 z planem D5. Tu wieża E8, tak grywał Kasparow. Idziemy do centrum. To jeszcze nie zasłania skoczka na D7, bo skoczek może fajnie wyjść na C6 w tym układzie. Jak najbardziej wymiana. Okej, okay, on będzie grał potem jakieś H5. Proszę bardzo, atakuj. Jestem gotów. Teraz będę chciał zagrać E4. Po wybiciu, wybiciu H5, nawet skoczkiem, chyba walne to. Dlaczego by nie? To się chyba wszystko trzyma. Ale pierwsza partia to zimny prysznic. No, on myśli. Szuka opcji na tego mata tam, tak? Którego na razie nie ma. W ogóle mogę wybić tak fajnie i tak chyba zagrać. Chociaż on wejdzie tutaj. Skoczek broni, ale tego chyba nie chcemy. Tutaj wydaje mi się, że może być dobra opcja. Zagrajmy tak. Od razu spróbuję bo w ogóle, jeżeli tak zbiję, to mam też taką ciekawą opcję D4. Jeżeli ono odejdzie skoczkiem, bicie tu. Czy coś mi to da i czy będę miał jakąś korzyść? Hetman F4 zagrasz, ale będę miał taką opcję ze wzi z wzięciem skoczka. Dobra, mogą być problemy. E4 w takim razie. E4, No i myślę, że myślę, że biały ma problem teraz. Oj, tak, tutaj jest problem. Co on może zrobić? E, odejście. Chodzi o to, że on jest przywiązany do gońca. I teraz ja e, mam akcję w centrum. Ta wieża C1 to chyba ruch niefortunny, strata tempa, bo jak on odejdzie gdzieś skoczkiem, to ja mam bicie tutaj. E, on bije tu chwileczkę. Aha, dobra. Czyli tam e, nie mam opcji, bo tu skoczek broni. Okej, okay, bo myślałem, że już tam zyskuję jakąś fajną rzecz Ale zaraz, mogę zbić, on zbije i mogę zbić tu Dobra, idę na tą prostą rzecz Idę na tą prostą rzecz On musi odbić i zbijam tu po prostu Cyk, cyk I wieża E8 się rozbrykała No jakieś tam E3 na pewno, jakieś T4 Tu skoczek nie wchodzi H5, obawiać się czy się nie obawiać Dobra, tutaj bicie Tutaj bicie, on zagra wieżą ja zagram tak, i potem tak. I mam cię. Te pionki wygrywają. W ogóle jak leciutko. Tak mi się wydaje. No bicie, no tak, no a co mogłem innego zrobić, prawda? Tutaj jest dobrze. To jest bardzo dobrze. I te, jego atak na H już też nie istnieje. Zobaczcie, wieża jest na F1. Więc w ogóle te ataki. E, z takimi atakami bym się w ogóle nie stresował. One wyglądają na pozór groźnie. Ale to jest tylko. To są tylko pozory. Często to są tylko pozory, oczywiście. Trzeba próbować wtedy kontratakować. No dobrze, no i ten kontratak w centrum w ogóle się kapitalnie udał. Zobaczcie, ja stoję naturalnie z swoimi skoczkami, wieżą, hetmanem, gońca nie wyprowadziłem, a robię mu akcję w centrum. D4, D3 szybciutko. I fajne jest to, że on tutaj nie może w ogóle skoczkiem ruszyć. Tak może, ewentualnie to też nie grozi, bo idę tutaj. No co? Aha, skoczek wybija. A, dobra, dobra, tak, 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 ale to też działa. Ok, bo tutaj widły grożą. Nie, chwilę, zagram. Tak, on bije z szachem. Ok, to jeszcze nie, nie, nie do końca jest to, co chciałem. Bo tu Hetman to potem odbije. Chwilę, ja muszę odbić chyba tą wieżę. Nie muszę odbijać tej wieży. Przecież mogę zagrać sobie gońcem. Zagram sobie gońcem, grożę takim ruchem. On zagra wieżą prawdopodobnie. No dobra, nie ma tutaj tych pionków. Za szybko się podierałem, ale jest pionek więcej cały czas i jest w porządku. Chociaż wymiana tej wieży jednej chyba byłaby ok, ale już trudno. Poszło jak poszło. On też chyba tutaj nie ma za jakichś tam świetnych opcji. Wydaje mi się, że hetman do centrum skoczka tu skoczek wejdzie to skoczek może. Może tak w ogóle. Dobra, bronimy tego pionka D3 z próbą wymiany jednej wieży teraz. A jak on wymieni, no to też OK, to w drugą wieżę wprowadzę i tyle w temacie. Goniec C4, OK, bijemy. Hetman F4 z atakiem na dwie figury. Mam taki ruch na szczęście. Bronimy, bo tutaj, właśnie z takimi niekonwencjonalnymi posunięciami, może być taki problem, że. Przeciwnik może nas zaskoczyć zwyczajnie. Dobra, tutaj tak. Tutaj chcesz mi wejść na G5 i postraszyć. Zagram tutaj. Ty mi tutaj zagrasz i zagram tak. Okej. Okay. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Zagram tu, możesz mi tam zagrać. Tak. Bronię skoczka. Jeżeli on zagra mi tu, to ja zagram tak, żeby bronić końca. Jeżeli on wróci, to ja wracam Hetmanem na D7. To sobie policzyłem. No tutaj to będzie groźnie, bo jeszcze tu jest akcja, ale koniec broni. No ale mam powrót Hetmanem, więc tu się wszystko trzyma. A jak Hetman wróci, no to teraz będę mógł tego skoczka przez h odpędzić. Uciekaj stąd mi. Brzydki skoczku. I wprowadzenie wieży. Ojej! Ślepota. Muszę odbić. No i znowu to samo. Ale chwila. Chwila, drogi Watsonie. Mam chyba teraz taki ruch. Nie, nie mam. Wyrównało się wszystko paskudnie. O jejku, Zapomniałem o tym posunięciu. Zbijesz mi tu. Nie zbijesz wymieniasz mi w ten sposób. Ale to też jest z jego strony takie trochę dziwaczne. Ja zagram zaraz tam. Jak król tu, to wprowadzam wieżę z tempem. Tutaj szacha nie ma. Ok. Wprowadzam wieżę, żeby tam może coś popróbować. Niech się boi. Jest porówno. Ale on ma 55 sekund. Tu będziesz mnie atakował. Jasne. Szacha nigdzie nie ma. Tu możesz wejść. Wieża tu, wieża tu. Tak mi się wydaje. Tu chcesz wziąć. A dobra. Chcesz wziąć, ale chyba tutaj bicie będzie najlepsze Goniec tu, o oh, nie będzie najlepiej Okej, okay, chwilunia, chwilunia, chwilunia Nie mogę ci pozwolić na takie łatwe rzeczy, a mogę tak w ogóle z kruźbą mata? Spróbuję zagrać tak szybko Ten ruch mi się tam średnio podoba, ale tak na zadymkę trochę, mogłem to rozważyć jeszcze Tyle, że Goniec 4 mi się bardzo nie podobał. Chcę dać Mata na H2. Skoczek fajnie pilnuje tych dwóch pól. Najwyżej wieża F8. A, no to tutaj mam taki ruch. Wymienię. Król pójdzie tu, ja tak. Dobra, no to idziemy na to. Nie mam zresztą wyjścia. A, to zagrał inaczej. No to zagrał tak, że mi się to jeszcze bardziej podoba. No to po tym ruchu przeciwnik chyba się może poddać. I B5. Tak? Nie, nie może się, nie musi się jeszcze poddawać, jak widać. Dobra, mm, tutaj muszę korzyści jakieś zebrać swoje. Tutaj on mi będzie musiał zbić szach. Jakiegoś pianka wezmę. Okej, okay. czy mam lepszą wersję? Tak, mogę zagrać, nie mogę zagrać. Tak, tu mogę zbić, tak. Dobra, bije to pionkiem. Bo bicie tu on zbije. Dobra, szacha trzeba dać i ewentualnie wziąć tego. Hmm. Tu. Aha, będzie miał zasłonę. Kurczę, to jest blisko remisu. A jak zagram tak. Nie, no na remis się nie zgadzam. To jeszcze trzeba powalczyć. Tutaj. Dobra, bije tak. I wracam, bronię pionka. Eee, idę tak, i król F6, Okej, okay, idę wysoko, tym królem tam chcę zajść, ok, no to idę tędy, to idę po pionki, jasne, tu się zablokujemy. Tak, tak, stanę blisko. Czarne na pewno są lepsze, tylko to jeszcze kwestia jest jakiejś tam techniki zapewne. Tak mi się wydaje. Tak pewnie trzeba zagrać. Um, tak, żeby mieć taką opcję. Dobra, tutaj grywasz spoko. Tak zagrajmy, żeby tu była opcja. Tak zagrajmy. Tak potem ma no 2 sekundy, no to wygrana tak, no bo e, to musi być wygrana, nie, to jest remisowa, ale ciężej pewnie obronić, dobra, ale no w każdym razie, e, gramy dalej, no rewanż się udał, troszkę mało widzę niestety dzisiaj, spróbujemy rewanż, no już pewnie nie zagra rewanż, dużo błędów było, aż 5, i szukamy sobie kolejnego przeciwnika, problem jest e, właśnie w tym speedruniem, że na tym poziomie, no już ciężko o wyszukanie przeciwnika, trzeba długo czekać O, mamy, na szczęście, bo przy pierwszej partii czekałem, słuchajcie, 15 minut na przeciwnika Mamy D4 i lecimy D5, C4 No i mamy przyjęty gambit hetmański, super, skoczek na F3 E3 z opcją zbicia oczywiście. B6 to ciekawe. B6 to chyba rzadkie posunięcie. Mi się wydaje, że rzadkie posunięcie w ogóle. Spoko, no szybka. Roszada nikomu nie zaszkodziła. 6, zrozumiała sprawa. No i wychodzimy skoczkiem. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Hetman E2, wieża D1. Taki plan trzeba sobie chyba zastosować. Hmm. No, tam pewnie koniec C 7 do C5 będzie pewnie dążył. O, Hetman E2, wieża D1, tak? W ten sposób. Koniec ruszył dwa razy w debiucie. Hmm. Tu jakbym zbił, tu jakbym zbił, on zbił, ja bym tutaj zagrał, to bym zdobył. Ale nie zdobędę tego, więc jak zagram tak, to też to nic nie da, bierze D1. Goniec B4 według mnie bez sensu posunięcie. Jak już zagrał na E7 i na B4 z powrotem, to strata tempa. Wypędzę go stąd, albo zmuszę do wybicia, bo wtedy zostanie mi gońców, też okej. Okay. Ekstra. Wszyscy się cieszą. Tutaj jest plan ataku. Dobrze, goniec B2 muszę. Goniec D3, skoczek D2, coś w tym strum, może skoczek E5. Okej. Okay. Powrót gońcem. E, bo teraz tak, jeżeli on zagra tu, a f 5 wykurzyłeś. Dobra, taki ruch mi się chce zagrać, żeby... Ci wygonić tego skoczka hmm. a może C4, rozciągnę gońca trochę, poczekam może zagrasz tak, to wtedy zagramy sobie skoczkiem na E5 i F3 mogę też sobie spróbować grać z tej strony o właśnie, posłuchał skoczek E5 zawsze taki ruch C5 to jest pewnie mało wygodny z tego tytułu właśnie że Okej, okay, to tak gramy, bo jeżeli on zbije, ja zbijam i on odejdzie, to ja mam strzałkę. Super, jakby słyszał. Tyle, że ja będę miał teraz opcję, bo on musi odejść skoczkiem. A ja mam na przykład bicie. I zdobywam pionka. Chociaż po takim ruchu. Nie no, dobra. Tak. Po takim ruchu po prostu. A. Tu będzie strzał. Będę musiał zagrać tak. On H5, ja F4. Dobra, ja muszę tak, bronić muszę na F3 On H5, mam F4, to się wszystko trzyma Okej, okay, F4, ojejku, podstawka, co ja zrobiłem? Jeju, ja jestem taki dzisiaj ślepy, że to jest głowa mała O, rety, 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 rety No nie no, jestem po prostu dzisiaj szachową kaleką, no Ojejku, no wiecie co, no nie można tak O, to już jest w ogóle Dzisiaj to już jest strasznie złe, nie no nie 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 Jest źle, no gość mnie tu ustawi już teraz c zagra, mm, jest źle Fatalnie jest, tak podstawić w taki prosty, sp nie wiem co mi przyszło do głowy, że tak musiałem zagrać Kompletnie nie wiem Jedyna nadzieja w jakiejś tam aktywnie wieży, żeby cokolwiek zamieszać w pozycji. Skoczek stoi świetnie, w ogóle król musi wyjść. Łe, w paskudnie to wygląda. Co wierzę F7 pewnie. O, tak zagrałeś? A to dla mnie spoko, bo wybicie to dla mnie tylko ułatwia sprawę. Mm, tak zagrał, że nie wiem w sumie co. Czy tu, czy tu. Oj, skuba niutki. Bo jeszcze jakby te pionki uruchomić. Hmm. No, muszę wrócić. Muszę wrócić i tego pionka skosić. Tutaj grozi wjazd. Ale mam tutaj opcję. No dobra, no to bije. Bo jeżeli on tutaj, to ja też tu. Aha, skoczek się odsłoni, będzie mi tu atakował. No tak, ale jakie mam wyjście? Ja muszę też kontratakować, jakby to nie brzmiało. Szach, okej, okay. tutaj wejdziesz. Jakieś tam się maty będą szykować. Tutaj, tutaj. Się szykuje mat, ja widzę to, widzę, widzę. Nie mam wyjścia. Muszę tak zagrać. A, dostaję mata. Tu? Nie, nie dostaję. Tu, tu i tu. To jeszcze nie dostaję Macika. Ale goś na to poszedł Wyglądało fajnie Aha, tutaj opcja, tu, tu Tu i bicie, no tak, no i przegrywam figurę kolejną Minuta mu starczy Niestety Hmm, dwie figury więcej, no już powinienem się poddać. Ale jeszcze poczekam na cuda, no ma 50 parę sekund. No to jest dużo jednak. Tu jakieś, jakaś opcja, coś tam. Hmm. Dlaczego myślisz, kolego? No idę F5. W szach tu, tu, tu. Aha, teraz grozi mat, ok, świetna. Świetna siatka matowa, Krzysztof. Ale się dałeś zrobić. No dobra. Tu przed tym ruchem nie mam wyjścia żadnego. Oj, no dobra. Dam ci tę przyjemność. Zagram jeszcze tak. Z rozpędu wierzą na E2, nie zagrasz. Dlaczego on myśli? No właśnie. No i nie podoba mi się, że tyle przegrywam. Dobra, znowu na szczęście rewanż. Dzięki za te rewanże, chłopaki. E4. Dobra, wysuwamy swoją broń, obronę nowoczesną. Za szybko. Faktycznie macie rację, widzowie. Za szybko gram w pewnych elementach gry. Zdecydowanie. Co to za ruch? No dobra, D6 normalnie niech będzie. Ok, skoczek. Śmiesznie wyprowadził te figurki, no ale tak też można. Tu bez problemu Roszada i E5. Wyszedł skoczek, spoczko, Picie, picie, picie. Nie, no lecimy ze skoczkiem C6, mocniej napieramy. W ogóle teraz będę chciał zagrać D5, prawdopodobnie. Żeby fajnie tą pozycję tutaj rozdmuchać. No, on zagrał D5, jasne, no muszę tak. Tu nie mogłem wrócić, ale też przez C6 mogę sobie fajnie zagrać. On będzie musiał wybić, a ja wybiję pionki i do D5 będę do, doprowadzał. Będzie dobrze. Hmm. A to ciekawe, że ja tu zdobywam pionka? Hmm. On bije, ja biję. Z drugiej strony mogę nie bić, żeby. Coś on wolno gra podejrzanie bardzo. Z drugiej strony mogę nie bić i zostawić tego pionka, żeby nie otwierać mu linii. Dziwnie podejrzanie to wygląda. No gram tak. E, chcę tego gońca sprzątnąć. On może tutaj, ale wtedy tutaj. A, jak zbiję mi skoczka, to też para gońców zostanie. Nie wiem, dziwnie gra przeciwnik e, tę partię. Takie mam odczucie po prostu. Ok, zbicie czarnopolowego gońca to w ogóle jest y, cudo. Cudo i F5. Taki ruch. Jeszcze nie do końca, bo tutaj skoczek wejdzie. No będziemy kombinować. Jak tak, to oczywiście F4, albo zostawię na razie to w miejscu. Skoczek tutaj, y, tak w ogóle. Za dużo pozwala. A6 z Planem takim również, koniec D7. Znaczy, bo goniec D7, wierzę C8. Proste plany. To jest bardzo dobra pozycja czarnych. Jak tą pozycję przegram, to naprawdę nie wiem. Trzeba będzie iść na emeryturę. Eee, Okej, okay, tutaj grozi takie zagranie. No gram konsekwentnie. Tu żeby nie było przełomów. Bicie, bicie. Jeszcze Hetman H4 chodzi mi po głowie, żeby gońcem fajnie zagrać. Ciekawe, czy to by dostrzegł. W sumie nie muszę tego pionka teraz ruszać. Kurczę. Dobra, zagrajmy tak, że niby z pułapką, jak tu to tu Jak tu to tu, nie może zbić, bo tu cały czas Aha, w ogóle cały czas to groziło Wszystko widzi Bardzo dziwnie gra, a jakbym tutaj po prostu przesunął piona Tak zrobimy Bo też mam opcję zagrania po prostu od razu F3 Żeby nie blokować wszystkiego, dogram tu za chwilę F3. Dziwnie długo myśli, ale ma gorszą grę. Poza ma gorszą zdecydowanie. F3 koniecznie, no i koniec H6. Tutaj muszę tak zagrać. Z tym końcem muszę, on tu będzie. Aj, tu będzie kontrował. Wracam. Od tego piona możesz se skosić. Tu zagram wtedy, albo na tu, tu potem otworzę wszystkie linie. Jejku, Żeby ja tego naprawdę nie przegrał, bo się. Nie, nie załamię się, ale wiecie o co chodzi. Będzie dziwnie. Tutaj, no to nie, to jest ok. To tak, 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 tak. Jeżeli goniec, no to mam wieżę na B8, A4, bicie się wszystko rozwali. Mm, ok, idziesz tu, ja idę sobie tutaj. Nie, no to jest pięknie. Jest pięknie. No, może, może przesadzam, że gość grał kompem. Wiecie co miałem na myśli. Bo widzę te ruchy, jakie on wykonuje, to nie są najlepsze posunięcia teraz. Po prostu długo myśli. Jest zaskoczony, OK. Po prostu co? Po prostu goniec D4. Tu będziemy celować. No i chcę wybić to wszystko. Skoczek przejdzie, tu nie przejdzie. Zamykamy pozycję. h prawdopodobnie. Bicie bicie. Bicie pionkiem. Jak ja też myślałem, tu będziesz chciał mocno atakować. Zagrajmy tak, żeby Hetman miał opcję taką. Tam i tam, a żeby goniec też miał opcję obronną, żeby tu wiele nie weszła. Goniec 8 wydaje mi się, że świetnie się rozegrało. Niech będzie tak. Możliwe, że tu zagra. Tak się też dzieje. Gram tuż z opcją bicia. I tutaj. Na przykład jeszcze bierze F4. No jest punktowany wszędzie gość. Spoko tutaj, czy tu? Tutaj niech będzie, bo chcemy wziąć pionka. Patrzcie, jak się broni. Tu jeszcze chcesz wziąć. Niesamowite. Dobra, gram tak, bronię pionków. No, on ma mało czasu, no niech się wykaże. A tutaj nie mogłem, bo tu strzałka by była. ku. Tak, bo chcę teraz tutaj. Strzałki nie ma, Hetman wróci. Czyli podstawił, ok. Tutaj matów nie ma. Prawda? Prawda, że nie ma. Gram tak, żeby zbić tego w ogóle teraz. Tego gońca. No, bez problemu go wybiję teraz. Dam szacha i po prostu wezmę skoczka. A nie. Krzysztof, jesteś ślepy jak kred. Tam próbujemy. Chcę zbić tu i tam. No wymienić. Dobra, tego lepiej wziąć. Skoczek jak zbiję, to mam tam strzałkę. Okej. Okay. Dziwnie, dziwnie koleś długo myślał, co nie? Dziwnie, dziwnie długo myślał jakoś nad oczywistymi posunięciami. Eee, no spróbuję jeszcze raz zaproponować mu rewasz, ewentualnie nową grę. jak nie znajdę przeciwnika przyciągu nie wiem około minutki to myślę, że ten odcinek sobie zakończymy, bo naprawdę długo się czeka na zawodników. Ale poszło tutaj chyba w miarę gładko. To są właśnie też te schematy z obrony królewsko-indyjskiej. No dobrze, moi drodzy, żegnam się z Wami uprzejmie. Dzięki za dzisiaj. No, działo się trochę, oczywiście, trochę zimnej wody na głowę poleciało i dobrze. Mało dzisiaj też widziałem, ale to tak bywa. Dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć.